Cześć wszystkim, z nową poją 7 na przeciąg Amayui, Castle Maista. Dobra, mamy dzisiaj kilka rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, zajrzałem, że nowe rzeczy nam się odblokowały. Coverall. Te dwie rzeczy mogą się przydać w jakichś dungeonach, to zobaczmy je. Wybudujmy ten hot water pipe i cover i fort extension. Fort extension to nie wiem skąd wziąć ten flame skin. Patrzyłem, ale tak żaden z początkowych przeciwników nie powinien tego mieć, więc domyślam się, że to będzie jakiś specjalny przeciwnik, który spotkamy podczas jakiegoś eventu czy coś. Na razie bym się nie zasadzał na Fort Extension. Ale dobra, zobaczmy. Co jest done? To jest chyba jeden dungeon, w którym to się przyda. Nie wiem, czy to ten, do którego zmierzamy. Zobaczymy. Lepiej mieć przygotowane. Dobra, Varo zawsze przygotowany. Sorry. Mikeju, mamy ciekawsze rzeczy dzisiaj do roboty niż gadanie z tobą. Idziemy do tej miejscówki. Z tego co pamiętam, ona ciekawa jest. O, właśnie, to. Chroni za Iorem. O, jest i to dużo. Dobra. 100% control, 30 tysięcy kasy. To jest wskazówka na to, że nieprędko nam się uda osiągnąć ten cel. Ponieważ te... Są miejscówki, w których są te spadające skały. One nie są jakby potworem, tylko one zawsze idą z góry na dół i potem wracają i z powrotem idą z góry na dół. Więc można ich uniknąć łatwo. Problem jest taki, jeżeli ich nie unikniemy, to bardzo bolą. Siła 30. Ile Avaro ma obrony? 24. Okej, to może nawet mógłby je tankować. Problem jest taki, że one też mają całą masę obrony i resistance. Jeżeli mamy ataki ogniowe, to bylibyśmy w stanie zniszczyć jeden. Mamy ataki ogniowe w postaci... Ciebie.
Inteligencja 27, do ich resistance 20. Okej, nie wiem, czy resistance się zalicza przed, czy po. W każdym razie musielibyśmy zadać 150 punktów obrażeń. To może być problematyczne. A, jeszcze mają takie sobie agility. Dobra, zobaczymy, czy możemy chociaż jeden zniszczyć, bo za pokonanie jednego dostaniemy gemy, ale na zniszczenie wszystkich bym się nie nastawał. Trochę ich tutaj jest. Może nam zabraknąć czasu. Dobra, nieważne. Do dzieła. Ewaru. Ty. Może najpierw tak wypuśćmy Fiję. Właśnie. To, co przed chwilą zrobiliśmy. Gdybyśmy nie mieli tego, musielibyśmy się przejść tędy i potem tędy i unikać tych latających kamieni. Nie jest to zbyt duży problem, ale droga na skróty zawsze się przyda. Dobra. Mamy parę rzeczy. Dobra, i chodź mi, Kiju. Dobra, spróbujemy jedno z nich zabić i potem idziemy dalej. Duplicate też mamy w tamtym kierunku. Dobra, jesteś w stanie to zniszczyć? To będzie bolało. A, to tylko ten. To tylko nie topesz. I cię otruł. Dobra, tego nie zniszczysz. Mogłeś to podleczyć, ale tego nie chcemy. Możesz to troszkę spałować. Czym jesteś ty właściwie? Ta, potwory również mogą wpaść pod kamienie. Czym ty jesteś? Spirit poziom 1. Nie za bardzo cię potrzebuję. Chodź tutaj. Mikiyu za nim. Fia w sumie też możesz się już tutaj wpaść. Towarzystwo tutaj powinno sobie dać radę. Możesz to złapać, chyba nie mamy zbyt dużo Thunder potworów. Dobra. Ty, czy masz wrażliwość na ogień? Nie. To zaszlachtuj po prostu. Czy masz swój Knight Medal? Nie masz. Avaro ma Knight Medal. Jemu się przyda. To weź Veteran Ring. Czy potrzebujemy 15 razy 3, 45? Potrzebujemy. Chyba, że walniesz kryta. Dobra. No tak. 25% szans kryta. To jest Ior. Dobra, ty idziesz do... coś atakuje Black Bekonago. Dobra, czym chcemy odpowiedzieć? Fizyczne obrażenia trochę mało się przydadzą, ale możesz odpowiedzieć świętym ogniem i troszkę oberwiesz. Albo i nie. A, Sword Flash. To pozwala unikać czasami ataków. Dobra.
Chcemy się tutaj przemieścić. Dobra. Nie wiedziałem, że tu stoi. Myślałem, że gdzieś dalej jest. Ale przynajmniej teraz mamy go odkrytego. Ukryte miejsce. HP supplement. Dobra, chcemy to coś łapać? Drugi poziom, przyda się. Łapiemy. Spoko. Jest wytrzymałe, skurczybyk. A nie jest czym, Fia by sobie nie poradziła. Dobra. Ty... zajmij to. A potem się pozwoli, powoli będziesz wycofywać. Ty zajmij pozycję tutaj. I będziemy się przygotowywać, żeby spróbować ubić ten Flying Rock. Powinniśmy sobie dać radę. Avaro ma dosyć dużo wytrzymałości. A właśnie. Dobra, Avaro, chodź tutaj, zablokuj mu drogę. Elfstone, okej, okay, spoko. O, Fia też może coś pomóc. Nie wiem za bardzo czym. 18 obrażeń to za bardzo nic nie daje. Dobra, jak ty dobrze sobie radzisz? 50 razy 2, ale minus 24. Dobra, obrażenia są... Resistance jest liczony po... Znaczy... Tak, obrona jest liczona po resistance, więc będziemy w stanie zadać 50 obrażeń na turę. I Avaro może też coś oddać... Nie wiem, zobaczymy, dobra. Naparzaj to. Hit chance 94, nie będzie z tym problemu. Tutaj w sumie chyba nie ma potrzeby. Chociaż nie, spróbujemy tutaj zobaczyć, czy tu nie ma jakichś zasobów. Zajmijmy tu i tutaj. Się przejdź tutaj. Jakbyśmy mieli latające postacie, to mogłyby po tych... zlatywać po tych... Dobra, 31 razy 3, jednak masz więcej niż Avaro. Możesz się bronić. Twoje ataki 5 razy 2. I tak w sumie nie przyspieszą nam tego bicia, więc po prostu się broń. I tak mu trochę zadają. Dobra, możesz... możesz wspomóc ją, żeby nie spudłowała. I Jor wraca do akcji. Dobra. Dlaczego aż tak dużo obrażeń mu zadało? Nie wiem, będę musiał jeszcze raz spojrzeć na te wyliczenia. Dobra. Fire Barrage 98%. O to nam chodziło. Dobra. No na to, że tu nic nie ma, to wracaj. Dobra. Jeszcze raz broń się. 31 do 27. To powinno zadawać 4. A zadaje 8 z jakiegoś powodu. Nie, 4. A, ma dużą szansę kryta, okej. Okay. Nie zauważyłem. Dobra, wykończ to. Super.
Jak widzicie, na easy nie ma z nimi, znaczy na normalu nie ma z nimi zbyt dużego problemu. Problem może się bardziej pojawić z czasem, bo trochę nam zajęło. Teraz musielibyśmy całą drużynę, jeszcze drugiego musielibyśmy tutaj zabić, potem przenieść całą drużynę tutaj i jeszcze tutaj są kolejne. Chociaż te się pozbędziemy niedługo z eventu. Więc na razie tego nie będziemy robić, może gdzieś, może podczas jakiegoś farmienia spróbuję to zrobić. W każdym razie no 30 tysięcy nie chodzi drogą. Dobra. Ice Stone, okej, okay, to się przyda. Pytanie, czy wy jesteście wrażliwi na ice? Jesteście wrażliwi na ice. W takim razie Fia ma dla was słabą informację. A, okej, okay, tutaj jest przejście. Myślałem, że tutaj jest przejście, nie zauważyłem. Dobra, Fia, zaparkuj tutaj. Your... Stawisz się na atak od nich strony, ale nie ma z tym problemu. Powinieneś dać sobie radę. Dobra, zobaczmy tutaj, czy... Nie, bo potem będzie ciężko przejść. Raczej tutaj nic nie powinno być ważnego, więc możemy to pominąć. Idźmy tutaj. Ten odgłos Tesaka jest tak satysfakcjonujący, taki soczysty. To cię zaboli. To zabul go w odpowiedzi. Auć. Ija. I ugotuj go jeszcze na dobranoc. Nie, ugotował. Rodan Funk. Do czegoś... Czegoś nam brakowało do tego. Tym zbierajmy rzeczy. Czy możemy to jakoś lepiej zrobić? Ior, przyjdź się tutaj. Teraz zdeployujemy Karynę, żeby nam zablokowała ich. Ty podejdź tutaj. Ty też tutaj. Dobra. Z boku atakują. Tego nie przewidziałem. Dobra, broń się. Tak mu za dużo nie zadasz obrażeń. Jak Karyna? Karyna może nieźle zadać. Przywal mu. Jemu przydałaby się lepsza wytrzymałość. Ma dużo hapeków, ale jednak po kolei mu wchodzą obrażenia te. Dobra, czy ty masz na coś wrażliwość? Na Thunder. Więc Fia ma dla ciebie smutną wiadomość. Wiadomość to Gim. 12, 13... Zasadźmy mu walej. Dla świętego spokoju. 4... Okej, przeżyjesz to.
Dobra. Szczęście mamy od wody. Mickey, you. Dokończ. Ajajaj. Dobra, w takim razie... Czy ty możesz go stunboletować? Nie. Dobra, to on przeżyje tą turę. Czy możemy jego zabić? Możemy. Rodan Blood. Dobra. Ior. Sprzątnij to. Powoli też będziemy ich leczyć. Tutaj. Zanim ruszymy dalej. Atakujesz jedyną postać, która może cię zabić. Że nikogo innego nie miał w zasięgu. Ten medal to jest na sprzedaż. Okej, tutaj nie ma przejścia. Tutaj pewnie jest jakieś przejście. Ior, ty się lecz. Mikeju. Dobra, co tutaj mamy? Portal. Dobra, ty na razie idź przy Karynie. Ior nam pozwiedza dalej. Tobie się przyda mana. Dobra. Okej. Kolejny deploy gate, super. Karyna, zbierz teraz to. To jeszcze zobaczmy, co tutaj jest. Chyba nic, ale będziemy mieli na przyszłość odkryte. Dobra, idziemy dalej. Może na razie zajmijmy ten deploy gate. Ty wracaj. Tutaj powinnaś być bezpieczna, a Varo zajmie się naprawą tego. Dobra, na razie. Twórz to. Raz, dwa, trzy. Okej. Nie masz za bardzo zasięgu. Przywołajmy Karynę. A jednak masz zasięg. Pomyliłem się. Pozbiera nam tutaj te kamienie. Co tutaj mamy? A, dla Varo. Mikeju może niech poczeka. Ktoś zaraz podejdzie do niej, Ior może, i ją wspomoże, bo tutaj... Wiemy, że tutaj są smoki. Stand by. Okay. Dokładnie.
Thunder. Dobra, chodź tutaj. Będziesz osłoną. Skoro atakujesz wręcz, to weź Veteran Ring i zniszcz gościa. Czy atakuje fizycznie, to miałem na myśli. O, Gnomesens. Trochę mało tego mieliśmy. Dobra. Tu już nic nie powinno być. To idziemy. Dobra, i teraz chyba przyda się ten drugi przedmiot, który skrafciliśmy przed chwilą. O nie, to straszne. Kompletnie nie rozumiem, jak działa ta ich przenośna ściana. Nie ma to najmniejszego sensu. Dobra, i to zdjęło ich tyle. Dobra, mamy jeszcze 20 tur. Wiesz co, może Ior tam pójdzie, może znajdzie coś ukrytego. Mamy jeszcze jeden node kamienia. Dobra, to niech Karina jeszcze tutaj pójdzie. No. Wygląda na to, że mamy dostatecznie czasu, żeby w najbliższym czasie zaporować na te skały. Okej, okay, jeżeli to zrobię, to na pewno będę poza streamem robił. Jak widzieliście, one nie są aż takie straszne. Ior, coś tu masz? Nie masz. Dobra, to niech się ludzie przemieszczą. Zrobił miejsce. Może być jeszcze coś ukrytego gdzieś. Bo nie mamy pełnej kontroli. Dobra, wrócimy Avaro jeszcze na miejsce startu i zobaczymy. Masz tu coś? Okej, okay, dobra, ostatnie. Grudka. Dobra, to chyba już cały ten, więc chyba nic więcej nie mamy. Azurnat 15, jak miło z ich strony. Ile już teraz mam Azurnatów? 81. Gra nie skąpi potek leczniczych, przynajmniej na początku gry. Dungeon. I co, i tyle? Dobra, czy jest tam coś jeszcze ukrytego? Nie. Dobra, no to spadamy. Ta, dużo kasy da się zarobić na zniszczeniu tych wszystkich skał. W założeniu generalnie nie powinno się ich na początku gry dać zniszczyć, ale na normalu to nie jest też takie trudne. Ah,
神様としては使徒の前ではちゃんとしていたいの。髪だって整えておくのが常識だよ。O, jak to miło, myślała Paweł specjalnie dla niego, układa włosy. Mikuja tacy no髪がボサボサなのはむしろ可愛いかも。まふまふ。もう、今日はもう帰るんですよ。Ior jako jedynemu nie przeszkadza mu wiatr. Dobra. Tamtego Dungeona już raczej dzisiaj nie zdążymy zrobić. To zapisujmy często i zobaczmy, co Mikiyu ma nam do powiedzenia. O, kolejne słowo przypomniałam. Benkyo to uczyć się, czyli study. O, Avaro ma narzędzie do wszystkiego. O, ciekawe. Avaro potrzebował naukowego dowodu na to, że Diet jest magiczną nogą. Na pewno bardzo miło było z jego strony, że coś takiego zrobił. No, jak zareagował Avaro, jak? Typowy diet.
握るんですね。行きますよ。 Mikiju, jesteś potężnym magiem i gratulacje! Brawo, Mikiju! Mam nadzieję, że się cieszysz z rezultatów. Czas je zmieszać z błotem. Fia, jeden z twoich pracowników wychodzi przed szereg. Myśli, że coś znaczy w tej fortecy. Wiesz co robić. Zniszcz ją. Tak. Tak. To nie jest talent jako tako, ale tak, tak, dobrze ci poszło. Co, pewnie ci głupio teraz, Mikiju, ha? Jak kot może się porównywać z boginią? Wkurzyła się. Jakie to urocze. Aż trochę karmy kocie na poprawę humoru. Super, dobra. To było mało znacząca rozmowa. Tak, Avaro chciał trochę Mikiju zachęcić do dalszego studiowania magii i dał swoje magiczne urządzenie, które mierzy poziom magii. Okazało się, że Mikiju ma większy poziom magii niż Avaro i ogólnie jest dosyć silnym magiem. A potem przyszła Fia. I kompletnie rozwaliła system, bo jest boginią. I tak, trochę to
trochę to zniechęciło Mikeju, bo w porównaniu z Fiją jednak dużo gorzej wyszło, ale stwierdziła, o, to muszę więcej pracować, bardziej się uczyć i tak dalej, bla 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 bla. Dobra. W następnym odcinku wrócimy do tego pasma gór. Kawar już nie wymyśla jakichś magicznych urządzeń na jedną eskapadę. Tutaj na pewno będzie coś ciekawego. I dużo ludzi się nam zbiera w twierdzy, więc jak już skończymy robić ciekawe rzeczy, to pewnie będzie jakiś cały pełen odcinek, pełen rozmów. Ale to nie dzisiaj, ani nie w następnym odcinku, więc póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!